Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku serii Zrozumieć JavaScript. Dzisiaj znowu pomówimy sobie o operatorach, ale tym razem o operatorach logicznych, czyli AND oraz OR. Te operatory też wcale nie są takie proste, jakby się mogło wydawać, więc bez przedłużania zaczynajmy. No więc czym w ogóle są operatory? Chyba każdy wie. Operator to jest jakaś funkcja, która bierze dwa parametry z lewej i z prawej strony i zwraca jakiś wynik true albo false. Tak samo operator OR. Bierze jakieś dwa parametry z lewej i z prawej strony i zwraca na koniec true albo false. Najczęstszy przykład, to znaczy takie najczęstsze użycie tych operatorów to jest chyba w instrukcjach warunkowych, czyli wszelkiego rodzaju ifach. Jeżeli coś jest true i coś jest true, wtedy na przykład wykonsoluj mi, to jest true. I zostało wykonsolowane. Ale jeżeli coś jest true i coś jest false, wtedy nic nie zostanie wykonsolowane. Jakby prosty wniosek. Jeżeli używamy operatora AND, oba parametry z lewej i z prawej muszą zostać spełnione. To znaczy wszystkie parametry muszą zostać spełnione. Wszystkie muszą być true. Natomiast w operatorze OR wystarczy co najmniej jeden. Tak? To znaczy lub, czyli jeżeli coś jest false lub coś jest true, no to wykonsoluj mi trochę true. I się wykonsoluje, dlatego że co najmniej jeden warunek został spełniony. Mogą być dwa spełnione, nie ma problemu. Chodzi o to, że co najmniej jeden musi zostać spełniony. I to jest taka absolutna podstawa, myślę, że każdy ją zna. W AND wszystkie muszą zostać spełnione, w OR co najmniej jeden. Tak, jeżeli mamy jeszcze tylko do pokazania false lub false, true, żeby coś mi wykonsolowało. Nic mi nie wykonsoluje, bo żaden warunek nie został spełniony. Więc tylko jako taka szybka powtórka wkleję wszystkie możliwe przypadki. Jeżeli coś jest true i coś jest true, oczywiście zwróci nam true. Jeżeli coś jest false i true, no jeden warunek nie jest spełniony, więc zwraca nam false. Jeżeli mamy true i false, no też zwróci nam false, bo wszystkie warunki nie są spełnione. Tutaj oczywiście żaden nie jest, więc też mamy false. Natomiast w operatorze OR, jeżeli coś jest false i coś jest false, zwróci nam false, bo żaden warunek nie jest spełniony. W drugim przypadku już widzimy, że jeden został spełniony, czyli śmiało można napisać true. Tutaj też został jeden spełniony, więc można napisać true i tutaj dwa zostały spełnione, więc oczywiście, że true. Mam nadzieję, że tego nie musiałem przypominać, ale tak gwoli ścisłości, niech to będzie wiadomo. Teraz mała ciekawostka. Ja tu wszędzie piszę true, false, ale to nie jest tak, że ta linijka zwraca nam true, dlatego że oba parametry zostały spełnione. Ona zwraca nam ostatni parametr, na którym się zatrzymała. To znaczy, jeżeli tu mam true, program idzie dalej. To jest spełnione, więc on idzie dalej, przechodzi na drugą stronę, dochodzi do drugiego true i w tym miejscu kończy działanie aplikacji. Zobaczył, że to jest ostatni parametr, na którym pracował, czy po prostu który sprawdzał i ten parametr zwraca. Natomiast w drugim przypadku program sprawdza pierwszy parametr false, czyli skoro w operatorze AND wszystkie parametry muszą być prawdziwe, a pierwszy już nie jest prawdziwy, to nie ma sensu iść dalej, tak? Jakby w tym miejscu program się zatrzymuje. I false było ostatnim parametrem, który sprawdził. I on zwraca ten parametr. Dlatego mamy false. Nie dlatego, że te założenie jakby logiczne jest nieprawdziwe. Nie dlatego. Dlatego, że program czy JavaScript zwrócił nam ostatni parametr, na którym się zatrzymał, który w tym przypadku był false. Ale gdybyśmy mieli 0, który za chwilę wyjaśnię, ale można przyjąć na chwilę, że to też jest false. Gdybyśmy mieli 0, to program nie zwróciłby false, tylko zwróciłby 0. I mogę to pokazać. 0 i true. Zostało zwrócone 0. Dlatego, że JavaScript odczytał 0 jako false, zatrzymał się w tym miejscu i zwrócił ostatni parametr, który sprawdzał, czyli 0. Jeżeli w kolejnym przykładzie mamy true jako pierwszy, czyli wszystko jest w porządku, program działa dalej, przechodzi na drugą stronę i po drugiej stronie mamy false, czyli tu się program znowu zatrzymuje i zwraca wartość, na której się zatrzymał. W tym przypadku false, ale gdybyśmy mieli 0, to zwróciłby nam 0. I mogę to pokazać. Jeżeli coś jest true i 0, zwraca 0. Jeżeli mielibyśmy tutaj 0, zwróciłby 0. Czy na pewno? Tak, na pewno. Nawet jeżeli mam więcej parametrów, czyli że jeżeli pierwszy jest prawdziwy i drugi jest prawdziwy i trzeci jest prawdziwy, ale czwarty jest nieprawdziwy, czyli na przykład false, zwraca nam false. Albo jeżeli ostatni będzie 0, czyli dalej to jest nieprawdziwy, zwraca 0. Tak samo jak 0 jest parametrem nieprawdziwym, za chwilę do tego przejdę, zwraca 0. Mogę też stawić na przykład tego 0 gdzieś w połowie i on zwraca nam 0, dlatego że program idzie, tu jest wszystko ok, przechodzi dalej, idzie i już widzi, że ten parametr jest nieprawdziwy, czyli w tym miejscu przerywa działanie aplikacji i zwraca parametr, na którym się zatrzymał, czyli 0. Ok, za chwilę do tego wrócę jeszcze. To usunę. Bardzo ważna rzecz do zapamiętania w tym miejscu. Operatory AND oraz OR nie zwracają nam tak naprawdę true, false. Zwracają nam wartość, na której się zatrzymał. I to jest niesamowicie ważne, żeby zrozumieć, jak możemy wykorzystać te operatory. Skoro wiemy, że zwraca wartość, to trzeba jeszcze rozkminić, w jaki sposób JavaScript rozpoznaje, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Ponieważ on nie sprawdza, czy to jest true, czy to jest false. Przynajmniej nie bezpośrednio. On sprawdza, czy wartość jest truthy albo falsy. Czyli no właśnie, prawdziwa albo fałszywa. Jak je rozpoznać? Sprawa jest tak naprawdę prosta. Zapamiętaj, że wszystkie wartości są prawdziwe, poza kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę wszystkie są prawdziwe. Mówiąc prawdziwe, mam na myśli te truthy. Poza. Albo nie, może w drugim punkcie napiszę. Czyli wszystkie są prawdziwe, poza tymi. Poza tymi, które są falsy. Czyli fałszywe. Więc jakie są fałszywe? Już mówię. Fałszywa wartość pierwsza to jest 0. Druga to jest not a number. Trzecia to jest 0. Czwarta to jest pusty string. I nie ma znaczenia, czy to będzie pusty string w pojedynczym cudzysłowiu, czy w podwójnym. I ostatnia to jest undefined. Mamy tutaj 2, 4, 5. Tylko te 5 wartości są fałszywe. Natomiast wszystkie inne będą odczytywane jako prawdziwe. Jak sprawdzić, czy dana wartość jest prawdziwa, czy fałszywa? Bo to nie jest tak, że ja sobie wpiszę, muszę koniecznie na przykład pisać undefined i true. I oczywiście zwróci mi undefined, bo to jest wartość fałszywa. Jeżeli nie wiesz, czy jakaś wartość jest fałszywa, czy prawdziwa, można to sprawdzić za pomocą konwersji na boolean. Boolean to jest oczywiście true albo false. Jeżeli użyję boolean, takiej funkcji wbudowanej i w środku podam parametr, który mnie interesuje, na przykład true. No oczywiście to jest bez sensu, bo true sam w sobie już jest booleanem. Ale czy wartość 2 jest prawdziwa czy fałszywa? Jest wartością prawdziwą. Czy wartość na przykład hello jest prawdziwa? Tak, jest prawdziwa. I mogę to potwierdzić, na przykład pisząc wyrażenie 2 i hello. Zwróci hello, czyli ostatni parametr, na którym się zatrzymał. Już wiem, że wartość hello to jest wartość prawdziwa, czyli po prostu tak jakby zwrócił mi true. Czyli jeszcze raz, wartość prawdziwa to jest taka, którą da się przekonwertować na true. Natomiast wartość fałszywa to jest taka, którą da się przekonwertować na false, tak jak null. Boolean od nula zwraca nam false. Boolean od zera zwraca nam false. Boolean od pustego stringu zwraca nam false, ale uwaga, jeżeli tam będzie chociaż spacja, to już jest true. Tak jak mamy 0, które zwraca false, ale na przykład wartości ujemne są już true. Więc to też jest na pewno warto zapamiętać. Tylko te 5 wartości są wartościami fałszywymi. Czyli robiąc takie małe podsumowanie. Wiemy, czym się różni operator AND od operatora OR. Tak, tutaj muszą się wszystkie parametry zgadzać, czy wszystkie muszą być prawdziwe, a tutaj co najmniej jeden musi być prawdziwy. I wiemy już, co to znaczy operator prawdziwy i co to znaczy operator fałszywy, bo to nie jest to samo co true i false. Przed chwilą zrobiliśmy parę przykładów. Myślę, że to jest jasne. Teraz pytanie, w jaki sposób możemy to wykorzystać poza takimi normalnymi ifami, czy takimi normalnymi po prostu instrukcjami warunkowymi. Na przykład przy przypisywaniu zmiennych. Jak mówi klasyk, pokazuję i objaśniam. Albo tylko jeszcze jedno do powiedzenia, bo może powstać tutaj małe zamieszanie. Gdybyśmy mieli if, pustą tablicę i na przykład console log, niech wykonsoluje nam jedynkę. I to będzie prawda. Tak, nawet jeżeli dam tutaj jedną tablicę, to wcale nie musi być i druga tablica. Ok, dlatego że jeżeli mamy jeden parametr, to działa to na takiej samej zasadzie. If sprawdza nam, czy wartość jest prawdziwa, czy fałszywa. Więc w tym przypadku wartość jest prawdziwa i dostajemy 1. If się wykona. Ale jeżeli napiszemy, że jeżeli pusta tablica równa się true, może się wydawać, że skoro pusta tablica zwraca nam true, no to tablica z operatorem porównania do true też powinna się wykonać. Tak? No na logikę można byłoby tak pomyśleć. Nie, nie wykona się, dlatego że przy podwójnym operatorze następuje ta koercja typów, czyli tablica zostanie zmieniona do stringu, później do zera, 0 wcale nie równa się true. Więc bardzo ważna kwestia, żeby odróżnić operator AND, w operatorze AND niech to będzie 3 i się wykonsoluje, czyli w operatorze AND nie następuje żadna koercja typów. Następuje sprawdzenie, czy wartość jest prawdziwa, czy fałszywa, a fałszywe są tylko tych 5 wartości. Tablicy tu nie ma, więc tablica jest wartością prawdziwą, nawet jeżeli jest pusta. Natomiast przy operatorze porównania podwójnym następuje ta koercja typów, czyli to, o czym wspominałem w poprzednim odcinku. Ta tablica zmieniana jest do stringa, później do zera i 0 nie równa się true. Mimo że to wygląda prawie identycznie, całkowicie inaczej działa. Dobra, to teraz przejdźmy sobie do praktycznego wykorzystania, no właśnie, tych operatorów. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy jakiś program, w którym może zarejestrować się użytkownik i przechowujemy go w zmiennej logged user. I ten użytkownik będzie obiektem, a w środku ma jakiś name, na przykład John. I w dalszej części programu chcielibyśmy wyświetlić jego imię, ale najpierw na przykład przypisać username do tej zmiennej, czyli jego imię to będzie po prostu wartość name, czyli ta wartość z obiektu logged user, czyli oczywiście z tego obiektu. Jeżeli ja to będę chciał na końcu wykonsolować username, tak, czyli wyświetlić jego imię, skopiuję sobie do konsoli. Muszę odświeżyć przeglądarkę, żeby mi się wszystkie zmienne wyczyściły. Jeszcze raz, wyświetli mi się John, czyli wszystko jest takie, jak być powinno. Ale co jeżeli użytkownik nie jest obecnie zalogowany? Czyli, nie wiem, zwraca mi na przykład nula ta funkcja, która powinna mi zwrócić użytkownika. a ja w dalszej części programu odwołuję się do wartości imienia. Więc co się teraz stanie? Jeszcze raz odświeżę. Wyskoczy nam błąd. Canon read property name of null, czyli nie może odczytać takiej wartości jak name z obiektu null, dlatego że ten null nie ma takiego pola jak name, co jest logiczne. Więc trzeba się przed tym błędem jakoś zabezpieczyć. Moglibyśmy dopracować tą funkcję, żeby tutaj jakoś nam zwracało domyślne imię, ale możemy się też zabezpieczyć tutaj, robiąc coś takiego. Jeszcze raz, dla przypomnienia, jak to działa. Operator AND sprawdza, czy wszystkie parametry są prawdziwe i zwraca wartość ostatniego, przy którym pracował. Czyli idzie do pierwszego, jeżeli ten parametr jest prawdziwy, przechodzi dalej. Jeżeli ten parametr jest prawdziwy, zwraca ten parametr. Tak, czyli jeżeli jest coś takiego jak logged user, przechodzi dalej. Jeżeli jest coś takiego jak logged username, zwraca właśnie logged username. Spróbuję teraz to wykonsolować. Zwraca null. Dlatego, bo logged user to jest null. Tak, czyli jakby w tym miejscu kończy pracę i zwraca właśnie tą wartość. Myślę, że to już jest wiadome. I dlatego na końcu jest null. Więc nie ma już błędu. Null to nie jest błąd. Null to jest coś, co wyskoczyło, bo było tutaj, ale to nie jest błąd aplikacji. Nie wywala nam żadnego errora. Moglibyśmy się tylko zabezpieczyć, że jeżeli nie ma zalogowanego użytkownika, to chciałbym wyświetlić jakieś domyślne imię, na przykład unknown, czyli to jest imię nieznane. Nawet napiszę z dużej litery. Teraz, jak ta linijka zadziała? Myślę, że to już wiesz. Jeżeli logged user to jest null, aplikacja przerywa jakby sprawdzanie tego warunku i w to miejsce wyrzuca nulla. Teraz kolej, żeby sprawdzić drugi warunek. OR, tak jak pamiętasz, działa w ten sposób, że co najmniej jeden warunek musi być prawdziwy. To znaczy co najmniej jeden parametr musi być prawdziwy i pierwszy prawdziwy parametr zwraca. Czyli zatrzymuje działanie na pierwszym prawdziwym parametrze. Null nie jest prawdziwy, tak? Dlatego, że boolean od nulla to jest false. Myślę, że tego nie muszę powtarzać. Ale unknown już jest parametrem prawdziwym, więc program zatrzymuje się w tym miejscu i zwraca nam unknown. Czyli jeżeli mamy coś takiego i ja to jeszcze raz skopiuję i wrzucę tutaj, w momencie, gdy nie ma zalogowanego użytkownika, zwraca nam unknown. Ale gdybyśmy mieli jednak użytkownika, name John, jeszcze raz to skopiuję, wtedy wyświetli nam się John. Czyli mamy fajne zabezpieczenie. Sprawdzamy, czy zmienna logged user istnieje, czy ma taką wartość jak takie pole jak name, a jeżeli nie ma, to wyświetl domyślne imię unknown. I to jest taki prosty przykład, gdzie możemy użyć tych operatorów do takiej nieoczywistej pracy. Inny przykład. Chciałbym wyświetlić na przykład pieniądze użytkownika, user money, które równają się na przykład 10 zł, a później chciałbym je wykonsolować user money. Wyświetli się oczywiście 10 zł, ale co gdybyśmy nie mieli ich, a w dalszym ciągu chcieli wykonsolować jakąś domyślną wartość? Już pewnie wiesz, że wystarczy skorzystać z operatora OR i wstawić na przykład domyślną wartość 20. Czyli jeżeli user money będzie wartością fałszywą, program idzie dalej, dalej, dalej. 20 jest wartością prawdziwą, zwraca 20. Zobaczmy, czy to tak działa. Tak, to właśnie tak zadziała. Natomiast jeżeli user będzie wartością prawdziwą, program zatrzymuje się w tym momencie i zwraca user money, czyli w tym przypadku po prostu zwróci 2. Uwaga, jedna bardzo ważna rzecz do zapamiętania. Wszędzie są jakieś takie małe haki, na które trzeba pamiętać i zwracać uwagę. 0 to jest wartość fałszywa, tak? Tak jak jest tutaj napisane. Boolean od 0 to jest false, czyli to jest wartość fałszywa. Więc jeżeli user money to będzie 0, nie zostanie zwrócone 0, bo odczytane będzie jako wartość fałszywa, tylko zwróci 20. Tak, muszę odświeżyć przeglądarkę. W takich momentach trzeba bardzo uważać. I wtedy już w ten sposób, no to nie zadziała. Jeszcze może jeden przykład, taki bardziej oparty na funkcjach. Wyobraź sobie sytuację, że w jakimś momencie naszej aplikacji sprawdzamy, czy user jest zalogowany. Is logged. Tej funkcji nie ma, ale załóżmy, że ona gdzieś tam na górze zwraca true albo false. Czyli jeżeli jest zalogowany, zwraca true. Jeżeli nie jest zalogowany, zwraca false. Jeżeli nie jest użytkownik zalogowany, chciałbym go przekierować na stronę główną. Redirect to homepage. To jest jakaś funkcja, która przekierowuje użytkownika na stronę główną. Taki standardowy sposób myślenia wyglądałby w ten sposób. Wsadzam is logged do jakiejś instrukcji warunkowej if. Jeżeli jest zalogowany, to znaczy jeżeli nie jest zalogowany, to przekieruj go na stronę główną. Ewentualnie nawet można byłoby to przepisać jeszcze do zmiennej is logged i zrobić coś takiego. Ale da się to znacznie uprościć, korzystając z naszych operatorów. To jest standardowy kod, a to jest nowy kod. Te dwie linijki, czy właściwie te dwa kawałki kodu robią dokładnie to samo. Tutaj sprawdzamy, czy użytkownik jest zalogowany. Jeżeli nie jest zalogowany, przekierowuje go na stronę główną. Natomiast tutaj, przy wykorzystaniu operatora OR, sprawdza, czy pierwsza wartość jest prawdziwa. Jeżeli pierwsza wartość jest prawdziwa, program zatrzymuje się w tym miejscu, prawda? Tak właśnie działa operator OR, czyli to już się nie wykonuje. Ale jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, czyli to jest wartość fałszywa, wtedy przychodzi do drugiej wartości. Czyli po prostu wykonuje moją funkcję, przekierowuje użytkownika na stronę główną. I w ten sposób mamy ten sam kawałek kodu napisany znacznie, znacznie mniejszą ilością kodu. I takich przykładów jest naprawdę dużo i można mnożyć, ale też nie chcę za bardzo przedłużać. Jeżeli macie jakieś pytania do tego odcinka, bo myślę, że miejscami mógł się trochę tutaj wydawać zagmatwany, śmiało pytajcie w komentarzach. Jeżeli macie pomysły na następne, śmiało piszcie w komentarzach. Dzisiaj to by było na tyle, także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.